Hej, z tej strony witam Was na 97. W kolejnym odcinku z Mario Worker Remake. W tym odcinku chciałbym przejść świat użytkownika Battle Fire pod nazwą World Dark Kingdom, co będzie się tłumaczyło jako Mroczne Królestwo. W porządku. Już trochę znam ten świat, ponieważ gdy go nagrywałem, to tak dotarłem do trzeciego etapu i coś się zorientowałem, że cicho jest, no i tak nie było muzyki w ogóle, gdyż nazwy pliku były trochę źle wpisane. No ale się to poprawiło już są, dlatego uznałem też, że ogarnę wszystkie te etapy, bo skoro już znam większość, no to dziwnie się będzie grało, jak znam tylko trochę. Swoją drogą muzyka jest też bardzo głośna i musiałem dość porządnie ją ściszać, żeby mnie w ogóle było słychać. No według mnie muzyka jest bardzo fajna, ale po prostu trochę za głośna. Ale jak już się wyciszył, jest ok. No i tutaj już jest pierwsza oznaka, że nie jest to łatwy świat. O! Nie ciebie taki skok mają forever. Ale dobra, udało się. Akurat pierwszy etap nie jest jakiś super trudny poza tym skokiem, ale później jest coraz trudniej. Najtrudniejszy będzie piąty etap. Chociaż trzeci też jest dość trudny. No, bardzo dziękuję za monetki, przydadzą się. Poczekam, może aż te Fire Flowery nie będą strzelać. O, okej. Dobra, udało się nie obrywać. O, świetnie. Poczekam może. Nie wiem, czy zielone spajni czymś się różnią, czy poza kolorem oczywiście. Nie pamiętam. Okej. Okay. Specyficzna muzyka, jeśli chodzi o Mario Forever. No mi się podoba, ale rozumiem jak komuś może nie pasować. Okej, udało się. Trochę dziwne to było, że go się udało pokonać. Bo zdawało mi się jednak, że od boku w niego wleciałem, ale Mario Forever ma taką fizykę śmieszną. Hitboxy. No, drugi etap. Taki jaskiniowy, ale nie jaskiniowy. Ciężko mi to nazwać. No jak widać, muzyka jest mniej więcej w takim samym klimacie już cały świat. No i tutaj mamy zielone bulebile, które nas namierzają. Młotki, których nie lubię tak bardzo jak w SMBX, ponieważ te młotki trochę inaczej lecą, ale wciąż lepiej mieć niż nie mieć. A, tu chyba się nie da przejść, chyba żebym użył Bullet Billa, ale szczerze mówiąc nie ma tak naprawdę po co, ponieważ jest tutaj bardzo dużo power-upów i szkoda byłoby je pominąć. O, super. Tutaj akurat auto był szczody i mamy sporo one-upów. Nie tylko z bloczków, ale też z monet, więc jak najwięcej ich zdobyć. Dobra. Dobra, fajnie. Tam na lewo można przebiec i jest power up, aczkolwiek jako już mam już power up, to nie widzę potrzeby. Nie to też taki łatwy moment tam. No tych niestety tych panów nie zabijamy niestety w ten sposób. No tutaj jest dość ciężko, szczerze mówiąc. O, ale się udało. O, co? Wytypy. Okej, nie wiem jak on przeze mnie przebiegł. Właśnie mówię, że hitboxy są śmieszne, mają forever.
Aha. Czemu one się tak zetknęły, nie wiem. O. To się przyda. No i tutaj jest jedna z tych rzeczy, kiedy etap się od razu kończy, jak widać. A nie, że jeszcze musimy dojść do jakiejś mety. No na razie nie jest źle, ale trzeci etap już będzie trudny, szczególnie przez jeden wkurzający skok, w którym jako Super Mario albo jakaś inna duża forma to jest bardzo ciężko. Później czwarty etap, z tego co pamiętam, nie jest jakiś super zły, no i zamek już jest dość trudny. No to lecimy. No na szczęście czołgi nie są jakieś popsute, przynajmniej jak testowałem, to nic nie wiedziałem, żeby było popsute specjalnie. Ła, dobrze, że pioruny nas nie zabijają. Aj. Chociaż w sumie i tak jako duży Mario jest ciężko później. Później będzie taki nieprzyjemny skok bardzo. Ła. Dobra. Na szczęście Hamebe są ustawione na górze, więc możemy je zabić od razu. O. Niestety power-upa nie ma, ale może to i lepiej, bo za chwilę zobaczymy czemu. Dobra. Szybko. No tutaj akurat nie ma co się śpieszyć. No i tutaj jest ten nieznośny skok. Jak widać. Ach, no właśnie. Jak skoczymy jako duży Mario, no to pewnie się zaczepimy o tamto bloczek gotodiskowy, chyba że można na niego skoczyć, szczerze mówiąc nie pamiętam. Nie cierpię takich skoków Mario Forever, bo łatwo jest nie skoczyć. Próbowałem nacisnąć jakieś skoki, mi Mario nie skoczył. I też ogólnie dojście do tamtego momentu nie jest łatwe. Ze względu na tamte lotodiski. Dobra. Dobra. Tutaj trzeba jednocześnie być wolnym, żeby przemyśleć strategię, jednocześnie nie za wolnym, bo twąpy, inaczej później pewnie nie sprowokujemy twąpów. No, co akurat było nie do uniknięcia trochę. Chyba, że trochę no... Akurat dostałem tak prosto w ten... tym. No jest to dość znaczny difficulty spike, szczerze mówiąc. Szczególnie ze względu na tamten skok. Tu by się łana przydał. A nie w drugim etapie, który jest w sumie chyba najłatwiejszy ze wszystkich. Tutaj na szczęście, no, możemy użyć Bullet Billy, żeby pokonać tych Firebro. Fajnie, bo niestety super tu nie tak, bo są na prostej duszce bez żadnych innych przeszkód.
Kurde. No tutaj na szczęście zawsze zdążymy zrobić o to. Dobra. Udało się. Tutaj uwaga, bo po dobu wyskakuje jeden po drugim. To może zmyć, jak nie uważamy. Okej. O, super. Power up już, z tego co pamiętam, nie ma żadnych takich skoków. I z tego co mi się zdaje, one zawsze strzelają tak samo, czyli w lewo tutaj. Ale mogę się mylić. Przynajmniej zawsze mi tak strzelają. No przynajmniej nie musimy się martwić o to, że nam czasu zabraknie. Bo jak? Z tego co pamiętam, jeszcze był jeden trudny moment. Trzeba było się spiąć nieźle. Kiedy wszystko w nas nawala. Na szczęście, no, dał nam ten bonus jako małe Mario, byłoby tam ciężko bardzo. Chwila, bo nie widzę kuli ognia. Dobra, już widzę. Nie. No dobra, nie wychodzi, fajnie. O! Nieźle, to było niezłe. Trochę na farta, ale się udało. Jest trochę tych bullet billi. Nie wiem, co to było, ale okej. No czwarty etap, z tego co pamiętam, dało się zdobyć one-upa w dość specyficzny sposób, ale się dało. No i piąty etap to będzie. Rzeź! No, fajnie, że Louis. Podoba mi się atmosfera w tym etapie, też to tło. O! Super. Właśnie możemy zdobyć Starmana i nabić one-upa, jeżeli tylko tutaj dobiegniemy. Nie jest to łatwe, ale nie jest też jakoś super trudne. Podobają mi się takie metody, kiedy po prostu nie mamy one-upa za nic i musimy się postarać. No tutaj akurat no trafiło mnie znikąd, niestety. Szczerze mówiąc, ta muzyczka na początku się tak zaczyna, jakby to nie była taka też w stylu tamtych. Ale później już jest zdecydowanie taka sama. Nie wiem, czy chcę zdobywać tego checkpointa, bo jestem tylko mały Mario. Nie pamiętam, czy było aż tak łatwo. Może na razie spróbuję go nie zdobywać. Pamiętam, że robiłem w tym zimowym świecie tak podobnie, że w etapie checkpointa nie zdobywałem, bo jednak wolałbym najpierw sprawdzić, czy przejdę, a nie później tracić one-upa, bo na początku mam właściwie darmowego one-upa, jeśli tylko nie zyja. O, checkpointa chyba nie ma już czegoś takiego i wolałbym już trochę nadłożyć dogi za każdym razem niż później cały świat przechodzić od nowa po Game Overze, bo stracił ja one-upów dużo. Jeju, ale wolny oto disk. To chyba już staruszek. Hamesiut chyba? Au. No dobra, już jest tu koniec etapu.
A, nie dogonił nas, dobra. No jak widać nie był to taki trudny etap, powiedziałbym, że jeden z prostszych. No i można też ominąć naszą część tamtym warpem. Ojej. To nawet nie wiedziałem, szczerze mówiąc, że coś takiego się tu stanie. Myślałem, że on po prostu dojdzie do zamku i tam ta pusta przestrzeń to jest jakiś, no, że tak, że mu się nie wypełniło coś, a to wygląda na to, że po prostu się popsuła mapa świata. Wiecie co, no, chyba najpierw ci będzie, jeżeli teraz po prostu przejdę etap piąty, tak indywidualnie, no bo co innego, no. Już nagrałem te cztery etapy, to nie ma sensu, żebym po prostu się bawił w inny sposób. A myślę, że nie ma sensu, żebym teraz do twórcy szedł i mówił mu, że napraw tutaj to i to. Najprościej chyba będzie, jeżeli tylko teraz po prostu piąty etap nagram indywidualnie, bo można po prostu zagrać w oddzielny etap. To ja za chwilę wracam. Dobra, jestem z powrotem. No to w takim razie zagrajmy w piąty etap. Z jakiegoś powodu zaczynamy jako duży Majo, ale znowu mamy 4 życia. Dziwne. W sensie duży Majo wiem, no bo byłem w tamtym scenariuszu jako duży Majo, ale. No cóż. Po prostu jest to dziwne, no. Mam nadzieję, że to nie jest, że coś ząbałem. Wydaje mi się, że. Ło! Wydaje mi się, że dobrze wszystko załadowałem. Mam nadzieję. No w razie czego to tam znowu nie masz takiego problemu, no bo mogę zagrać oddzielnie ten etap. No ja się pytałem parę razy Butcherfire'a i wydaje mi się, że wszystko było ok. Aczkolwiek no. Trzeba by też sprawdzić to. W sumie tworzyłem nowy scenariusz, a nie, że ładowałem jakiś istniejący wcześniej. Być może to jest przyczyną problemu. Tutaj polecam nie brać tu power-upa, bo jest trujący grzybek i utkniemy tym trującym grzybkiem. Niby sobie tam jeszcze monetki tam w tym drugim bloczku, jak pamiętam, ale chyba nie warto. No jest to dość trudny etap, mamy dość mało czasu i w dodatku Bowser nie jest wcale łatwy. O, moje ulubione skoki, oczywiście. Ło! Trochę przesadziłem, ale na szczęście się udało. Oczywiście pamiętamy, że to jest lawa taka, że nas zabija przy dotknięciu, a nie na przykład Super Mario Bros. Że przelatujemy przez tą lawę i dopiero, że w przepaść wpadamy, to nas zabija. Uwaga. Ojej, za dużo się tu bawią. Muzyka się tu restartuje. No i tu już jest ta trudniejsza faza. Szczególnie, że mamy checkpoint nie przed Bowserem, tylko przed dość trudną sekcją i dopiero tam później dojdziemy do Bowsera. Tu jest taki, że będziemy mieli tam power-upy. Okej. Okay. Bardzo mi się podobają te utwory tutaj, ale rozumiem, że ktoś może uznać, że nie pasuje to do Mario. Okej, okay, fajnie. Ten żółty kupa to chyba chce Sonika pobić, strasznie szybki jest. Dobra, może lepiej zabić tego Bullet Billa. No tutaj akurat no, niewiele się dało zrobić. Trochę nie rozumiem tego skoku, bo łatwo właśnie zahaczyć o któregoś z tych jegomości. Jak dla mnie tutaj trochę przesadził z tym skokiem. Nie mamy też za bardzo jak przemyśleć rzeczy, bo od razu załamuje się platforma. Ło. Wow.
dobra. A no w razie czego, jak będzie game over, no to mówię, no. To po prostu wczytuję ten etap. No też nie mam tylu żyć, co powinienem mieć, więc... Myślę, że w porządku. To jest strasznie irytujący moment. Załamuje się kilka rzeczy, spadają bullet bille, spadają, lecą nas bullet bille, idzie jeszcze gumba. Wygląda trochę jak na falta, czy akurat się ustawi wszystko tak jak trzeba. O, to trzeba tak bardzo mały skok wykonać, bo inaczej jesteśmy gdzieś. Dobra, poczekam aż tamte bullet bille przelecą. Tutaj oczywiście jest kolejne. 3, 2, 1. No, no dobra, nie wiem co ja tu zrobiłem, jakim cudem ja to przeleciałem. No niestety Bowser też nie jest taki prosty tutaj. Nie jest to może najtrudniejszy Bowser, na jakiego kiedykolwiek walczyłem, ale no nie powiem, żeby był prosty. Uwaga. Okej. O, super, chociaż tyle. No niestety bardzo mało mamy czasu, nawet do checkpointa nie jest aż tyle czasu. W dodatku Bowser rzuca młotkami, które są dość RNG, szczerze mówiąc. O, to oznacza... Kurde, no. Co? Wytyfy z tym hitboxem tu akurat. To oznacza niestety, że no... że zrobi tamten atak, to jest dość proste, no niestety źle skoczyłem. Ej no, kurczę. No to dobra, no niestety straciłem wszystkie życia, to za chwilę wracam, aż będę znowu przy checkpoincie, bo nie będę cały czas tego pokazywał, jak przychodzę tam. Dobra, jestem. Niestety nie wiem, czy jak za pierwszym razem grasz, to się da zdążyć. Pewnie jak się już naprawdę szybko pobiegnąć, to się da, ale... No jest dość mało czasu mimo wszystko. Może, że ta platforma się nie załamuje. No wiesz co, musiałeś wyjść akurat. No dobra, akurat. Nie cierpię takich sufitów, no dobra. Pff, nie wiem, czy i tak bym zdążył, patrząc na ten czas. No mało masz czasu, niestety. No i niestety ząbałem, bo zaburzyłem jakby rytm. Teraz nie wiem, czy się uda doskoczyć. No dobra, udało się. Tu uwaga, bo się załamuje tuż obok. Dobra, jeszcze tam będzie leciało jedno, o. Albo dobra, nie będę używał tego, ponieważ... Ojej. Ponieważ bullet bill był obok tego inny, więc łatwo byłoby się
dać trafić. Poczekam chwilę, ponieważ znają życie. Akurat jak tam będę próbował doskoczyć, to Bulewil mnie trafi. Co się dzieje tutaj z kamerą dziwnego? Jak widać było tak, jakoś kamera się trzęsie przez chwilę. Jakby próbowała się dostosować. Dobra. No, no właśnie tego nie cierpię. Takiego RNG. O, dobra, to mnie nie trafiło akurat. No ma on trochę życia, jak widać. Jest bardzo podobny do Bowsera w Mario Forever w sieci 8. Tylko tam dostawaliśmy power-upy. Znaczy no, w trakcie walki dostawaliśmy power-upy, bo tu też dostajemy, nie mówię, ale... O, stamtąd rzucaj młotki, najlepiej niedaleko. Okej. No najgorsze są młotki moim zdaniem, bo to jest trochę RNG, reszta to możesz uniknąć, a młotki to czasami tak polecą, że jesteś w dupie. No, najlepiej jak stanie właśnie jak najdalej i nie będziesz rzucał daleko, to wtedy mniej więcej powinno się udać ich uniknąć. Mam nadzieję, że nie może on się ustawić całkiem do rogu, że nie jesteśmy w stanie nigdzie uciec praktycznie. Dobra, idź z młotkami tam. Nie, nie tu. Okej. Okay. Jeszcze 4 HP, to nie jest źle. Dwa HP. Ej, nie tu, nie tu. Dobra. Może poczekam, aż on zrobi tamtą formę. O. Dokładnie tę. Pa. No i super. No cóż, było to trudne, ale osiągalne. Pewnie jakbym miał tyle żyć, co miałem tam 8 chyba, to by nie by to nawet przeszedł bez game over, ciężko powiedzieć. No szkoda, że mapa świata się popsuła, ale co poradzę. Mam nadzieję, że to ten. No jeśli coś z mojej winy, coś źle wsadziłem, to przepraszam. Wydaje mi się, że okej jest, ale jeżeli coś źle wsadziłem, to przepraszam. No dobra, na pakiet pozdrowień. Oczywiście, jeżeli kogoś nie pozdrowiłem, to nie jest, że na kogoś się gniewam czy coś, tylko po prostu musiałem przegapić komentarz, przepraszam. Pakiet pozdrowień. Pozdrawiam Pole Kuczabę, Wojtasa, Dom Pollaba, Dawida Kaceł, Ucuchoe Yuji, Filipersona, Wiktora Play Games, Ink Mario the Hedgehog, Pancake FPS, Nelson RX, Filip Szymczak, Bez Nazwy, Żółw Błotny, Lil Pomidor, CrossGaming.pl, Piotr Haduch, Superkot, Michoa, XGamerX, Timok.pl, Kupczyl. No i oczywiście całą resztę, też pozdrawiam. Jeśli chodzi o sam świat, to mi się podobał. Bo zróżnicowany level design. Bardzo mi się podobała muzyka. No według mnie w paru momentach było trochę za trudno, tak jakby skoki były na przykład, że musisz być mały Mario, albo będzie naprawdę ciężki skok. I też może w paru miejscach bym się pokusił o danie jakiegoś one-upa. Ale ogólnie podobał mi się ten świat, widać było, że włóż w niego trochę pracy. No i cóż, to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam was bardzo gorąco. Trzymajcie się. Cześć!